Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w czwartek, 9 lutego. Zapraszam na Jawor Express. 21 kierowców zostało zatrzymanych od początku roku na tak zwanym podwójnym gazie. Liczba ta jest zatrważająca. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie z Wydziału Ruchu Drogowego od początku 2023 roku mają ręce pełne roboty. Zatrzymali już 21 kierowców kierujących na tak zwanym podwójnym gazie. No, ta liczba nie jest mała, zwłaszcza że jest ona poprzedzona kontrolami drogowymi, które policjanci wykonują na jaworzyńskich ulicach. To są tak zwane kontrole przesiewowe. Kilka tysięcy osób zostało zbadanych na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, jednak okazało się, że 21 osób poruszało się samochodem na podwójnym gazie. Tegoroczny rekord dzierży mieszkanka Jaworzna, która prowadziła samochód mając 2,5 promila alkoholu we krwi. Pojazd, którym poruszała się kobieta, poruszała się tym pojazdem w dziwny sposób. Jechała, przysłowo mówiąc, od krawężnika do krawężnika. Policjanci w momencie dokonania kontroli zdziwili się podwójnie, gdyż okazało się, że kobieta ma blisko 2,5 promila alkoholu. 40-letnia mieszkanka naszego miasta straciła prawo jazdy. Policja przestrzega i apeluje o rozwagę. W tym miejscu apelujemy o ostrożność. Osoby, które nie są pewne stanu trzeźwości, mają taką możliwość, aby przyjść do komendy i na urządzeniu, które znajduje się w holu, mogą poddać się takiemu badaniu i wtedy będą pewni tego, czy mogą wyjechać na drogę, czy nie. Jazda na podwójnym gazie to nie tylko zagrożenie dla nas, ale także i dla innych uczestników ruchu. Odpowiedzialność karna oraz społeczna ciążąca na pijanych kierowcach jest ogromna, dlatego lepiej zainwestować w prywatny alkomat albo po prostu nie prowadzić samochodu, gdy nie mamy pewności, że jesteśmy całkowicie trzeźwi. Uczniowie CKZ i UW Jaworznie biorą udział w ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnienie z teorii. Projekt jest ciekawy, ale potrzebują wsparcia mieszkańców. Brain Maze to projekt uczniów CKZiU w Jaworznie, którzy biorą udział w olimpiadzie Zwolnieni z teorii. Brain Maze jest to projekt społeczny realizowany w ramach projektu Zwolnionych z teorii. Bierzemy udział w ogólnopolskiej olimpiadzie. Dotyczy on głównie sfery emocjonalnej oraz chcemy pomóc młodym ludziom, jak zrozumieć siebie, zrozumieć to, co mają w głowie i stworzyć coś dobrego dla innych. Celem projektu jest ukazanie młodym ludziom, jak świadomie panować nad emocjami. Głównie naszymi zajęciami jest edukowanie młodzieży poprzez social media i nasze prelekcje, które odbywają się głównie w szkole. Edukujemy o tym, jak panować nad emocjami, jak rozpoznawać swoje emocje, na przykład też jak radzić sobie ze stresem. Tak w teorii, jak i w praktyce muszą wykonać ogrom pracy. Uważamy, że jest to jeden z głębszych problemów społecznych, dlatego też chcemy pokazać to, że jest to warte uwagi. Chcemy zwrócić uwagę na coś, co może się zmienić, kiedy tylko człowiek będzie chciał tej zmiany. Przeciwników z całej Polski mają mnóstwo, ale mogą liczyć na wsparcie mentorów i nauczycieli. Przede wszystkim naszą mentorką jest pani Marzena Grochowska, która właśnie mieszka w Gdyni, jest brainologiem, uczy właśnie jak zarządzać swoim dobrostanem, ale też właśnie osobą kierującą naszym projektem jest pani Ania Kosobucka, która wspomaga nas właśnie w tworzeniu tej całej kampanii i myślę, że to jest bardzo pomocne i bardzo dziękujemy za całe wsparcie. Projekt realizowany jest w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii. Trzymamy kciuki, aby to właśnie uczniowie CKZiU znaleźli jak najwięcej beneficjentów i udało im się zwyciężyć całą olimpiadę. Głównie nasz sukces w owej olimpiadzie zależy od tego, ile uzbieramy beneficjentów naszego projektu, czyli osób, które dotrą jakby do nas. Ludziom się to w głowie nie mieści, jakie mamy problemy jako my, młodzież. Dlatego chcemy edukować o tym, co tak naprawdę jest w nas. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób, żeby każdy zdał sobie sprawę z tego, że warto jest nas obserwować. I zachęcamy serdecznie do tego. Anastazja zorganizowała zbiórkę na rzecz swoich przyjaciół, którzy walczą na pierwszej linii frontu na Ukrainie. To jest bardzo ważne, od tego zależy życie. I im szybciej tam trafią te samochody, tym więcej żyć ludzkich istnień będzie uratowano. To jest bardzo ważne. Anastazja to Ukrainka, która od 13 lat mieszka w Polsce. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, nie mogła pozostać bezczynną. Pomaga zarówno tym, którzy uciekli przed koszmarem wojny, a także tym, którzy pozostali w kraju, walcząc o wolność, jak i niepodległość. Dla tych drugich zorganizowała zrzutkę.
No przede wszystkim zbiórka jest dopiero od 3 dni, więc mamy nadzieję, że uda się nam uzbierać w tym czasie, który zaplanowaliśmy. Zbieramy na samochody terenowe. Muszą to być terenowe samochody, ponieważ chłopaki, którzy tam na froncie, poruszają się przez lasy i pola, więc musi to być auto z napędem 4x4, to nie może być auto zwykle. Tak bym oddała swoje. Będą służyć do przewożenia rannych żołnierzy, do ewakuacji ludzi z terenu, którzy tam... Tam jeszcze dużo ludzi mieszka, bardzo dużo. W samym Bachmucie są jeszcze z 200 dzieci gdzieś mieszka, więc rodzin jest bardzo dużo jeszcze tam. Muszą ewakuować ich wszystkich. Również dla przemieszczenia się pomiędzy obiektami. Zrzutka została zorganizowana na prośbę Romana, jej kolegi ze szkolnych lat, który jest bohaterem słynnej sytuacji z Wyspy Węży. To właśnie on użył pamiętnych słów w kierunku rosyjskiego okrętu. Zebrana kwota zostanie w całości przeznaczona na zakup samochodów terenowych, które będą służyć do ewakuacji mieszkańców, transportowania rannych żołnierzy czy przemieszczania się między obiektami. Ja wiem, że już wszyscy są zmęczeni pomocą, wojną oraz gośćmi, którzy goszczą w Polsce już rok. Rozumiem to. Ale bez waszej pomocy naprawdę nie ma szans na wygraną. Nie ma szans na przeżycie. Tylko z waszą pomocą. Więc bardzo proszę jeszcze troszkę cierpliwości i o pomoc w zbiórce. Od tego zależy bardzo dużo żyć. Jak i cywilów, tak i chłopaków, którzy walczą. Wojna, poniekąd myślę, moim zdaniem, to jest polityka. Ale giną nasi przyjaciele, nasi synowie, bracia, ojcowie, dziadkowie i myślę, że to my, zwykły lud, powinniśmy po prostu wspierać swoich. Coraz wyższa wartość wyrzuconej na śmietnik żywności. Potrzebne są poprawki w obowiązującej ustawie. Wydaje się, że jesteśmy bardziej świadomi problemu marnowania żywności. Mam wrażenie, że się mówi coraz więcej o tym i społeczeństwo ma coraz większą świadomość. Natomiast z badań wynika, że ten poziom marnowania żywności wcale nie spada. Wręcz im bardziej się rozwijamy jako kraje, tym ten poziom marnowanej żywności wzrasta. Co też widać po krajach zachodniej Europy. Tam ten poziom jest jeszcze większy. My jako kraj, który powiedzmy dociera dopiero do tej cywilizacji zachodu, to ten poziom coraz bardziej wzrasta. Więc można powiedzieć, że jest taka zależność między tym rozwojem a poziomem marnowania żywności. Globalnie marnuje się, tak się szacuje, 30% żywności, która została wyprodukowana. Większość tego poziomu w naszej części globu, na pewno w Europie, w Polsce, to są konsumenci. Ponad 60% tej marnowanej żywności się odbywa w naszych domach niestety. Ale to też nie wynika tylko z tego, jak my się zachowujemy, tylko też z tego, jak chociażby wyglądają reklamy w sieciach handlowych, jak te produkty są prezentowane na półkach. Jesteśmy zarzucani reklamami i informacjami, że musimy kupić więcej i szybciej, więc przez to kupujemy rzeczy niepotrzebne z krótkimi terminami. Nie sprawdzamy też terminów, więc ta żywność się w dużej mierze marnuje. Więc tutaj rozwiązaniem jest pewnie częstsze robienie zakupów w mniejszej ilości, tak żebyśmy nie kupowali za dużo i nie musieli wyrzucać. Trzeba pamiętać, żeby taki przykładowy bochenek chleba wyprodukować, to potrzebna jest woda, są potrzebne surowce, energia. To wszystko zużywamy w procesie produkcyjnym, po to, żeby potem to wyrzucić. Więc tak naprawdę nie wyrzucamy samego produktu, tego bochenka chleba, tylko wyrzucamy też właśnie energię, wodę, też po części pracę ludzi, którzy musieli w tym całym procesie produkcyjnym brać udział. Więc to nie są tylko same produkty, ale też wszystkie procesy i surowce, które były wykorzystane wcześniej. Są wprowadzane na przykład różne regulacje, które wpływają na sieci handlowe, które są zobowiązane do oddawania żywności, która by się mogła zmarnować. Także jest to jeden z rozwiązań, które wpływa na to, ile żywności jest marnowanej w Polsce.
Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.